Jak to zrobić? Jak jest taki złoty środek, żeby właśnie to wszystko się tak dobrze układało? A to trzeba do scenarzysty skierować to pytanie, który pisze nam scenariusz. W ogóle ja podziwiam swoją bohaterkę. Czasami chciałabym być taka jak ona w życiu. Ona jest taka zrównoważona, poukładana, bardzo potrafi mądrze kontrolować swoje emocje, nie wybucha, jest taka ciepła, opiekuńcza i zawsze ma jakieś gotowe rozwiązanie. Ale myślę, że ten wewnętrzny jej spokój ratuje wszystkich dookoła i dlatego tak ludzie też do niej lgną i ona jest taką osobą, takim przyjacielem. I ja taka w życiu nie jestem. Ja jestem rozklekotana emocjonalnie i skrajna bardzo w swoich emocjach, o czym wie mój prywatny małżonek, że jestem też i wybuchowa, i może histeryczna to złe słowo, ale taka włoska w zachowaniu. I czasami tego spokoju mi po prostu brakuje. A jak często zdarza się pani wybuchać? No różnie. Ostatnio była taka fajna bajka dla dzieci, W głowie się nie mieści, o emocjach. I tam w głowie tej dziewczynki, głównej bohaterki, są emocje takie jak radość, strach, odraza i gniew. No i ten gniew to jest mi po prostu tak bliski, jak nie wiem. I czasami właśnie jak stracę panowanie nad sobą, to się śmieję z moimi dziećmi, że czerwony dorwał się do sterów. Więc właśnie taki ten gniew. Czyli jednak więcej można powiedzieć pani w pani gniewu? Nie. Gniew jest bardzo uśpiony, ale jak już wybuchnie, to konkretnie.